społecznie Fernanda Lasura, prawniczkę, aktywistkę społeczną i badaczkę, autorkę raportu, który wydaliśmy już 2 lata temu, Outsourcing usługowy utrzymania czystości w instytucjach publicznych. Ten raport trochę wpłynął na kształt debaty publicznej o śmieciowym zatrudnieniu i o wyprowadzaniu usług technicznych właśnie z etatów na zatrudnienie zewnętrzne na właśnie umowach śmieciowych. W tej chwili od ponad roku ta sala prowadzi takie badanie, jaka sytuacja wygląda w szpitalach, jak wygląda ten problem, jeśli chodzi o usługi niemedyczne w szpitalach niż w Polsce. Już po wakacjach ukaże się nasz nowy raport, który przygotowuje właśnie Katarzyna, która zebrała potężny materiał, podróżując po całej Polsce, odwiedzając dziesiątki szpitali, rozmawiając z setkami osób, które są tam zatrudnione, które tam zatrudniają. I chcieliśmy dzisiaj podczas tego spotkania, Kasia nam to mówiła rąkę, wiedząc, co się w tym raporcie znajdzie. Już teraz wiemy, że jest duże zainteresowanie medialne wynikami tego raportu, także od września będziecie pewnie mogli także część tych wniosków zobaczyć w różnych tekstach, które ukażą się w gazetach i edycjach medialnych. Kasia, oddaję Ci głos. Aha, jeżeli ktoś nie ma tego raportu, to on jest po pierwsze wersji, ten poprzedni raport jest w wersji elektronicznej na naszej stronie, a wersje papierowe dla tych, którzy nie mają jeszcze, to tutaj są na początku stronie, że jest. Dziękuję. Moja prezentacja dotyczy wyników badań nad outsourcingiem usług niemedycznych, sprzątania, wyżywienia i prania w szpitalach publicznych. Badania zakończyły się w czerwcu, w październiku ukazał się poświęcony im raport. Lecz na początku chciałam zrobić krótkie przypomnienie na temat wyników badań ośrodka Lasara z pierwszego raportu i przybliżyć tutaj też pokrótce kierunek działań, jakie przez minione 13 lat obierały kolejne rządy wobec autyzmu. Pierwszy raport ośrodka Lasara na temat outsourcingu ukazał się w 2016 roku. On dotyczył 4 grup instytucji. Urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, sądów okręgowych oraz uczelni wyższych. Wówczas badaliśmy wyłącznie usługi utrzymania czystości oraz ochrony. Publikacja była efektem właśnie badania poświęconego tym grupom i badania wykazały, że te grupy były ofiarą idei tego państwa, którą na swoich sztandarach miało Prawo i Sprawiedliwość w 2005 roku. Ta koncepcja spodobała się również Platformie Obywatelskiej, która kontynuowała w 2007 roku politykę w tym zakresie. Platforma Obywatelska w jednym akcie prawnym wymagała wręcz wprost, aby panie sprzątające urzędy wojewódzkie przeszły do firm zewnętrznych, a pośrednio wymusiła te procesy ustawą o finansach publicznych, która weszła w życie w 2009 roku. Wówczas instytucje musiały się skoncentrować wyłącznie na swojej podstawowej działalności, czyli uczelnie miały uczyć, szpitale miały leczyć, sądy sądzić, tak? A na wszystkich pobocznych usługach właśnie sugerowano, wymuszono, aby oszczędzano. No jednakże po 2013-2014 roku coś się czuje po zmianie. Platforma Obywatelska zrobiła kroczek w tył, wycofując się z tej polityki, chociaż tutaj nie bez znaczenia był nacisk związków zawodowych, a także polityka Unii Europejskiej. Następnie duży krok, wycofujący się z tej polityki, zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, które w 2016 roku już nałożyło na instytucje publiczne obowiązek, aby te wymagały umów o pracę dla pracowników z firm zewnętrznych. Bo Platforma w 2014 roku wprowadziła jedynie taką możliwość. I z naszych badań właśnie z pierwszego raportu wynikało, że na przykład 9 uczelni z takiej możliwości skorzystała tylko jedna. I to
było wynikiem tylko tego, że wcześniej były wielkie protesty właśnie pod uczelnią związane z warunkami zatrudniania państw sprzątających, więc żeby pokryć takie straty wizerunkowe, to zawarto później taką klauzulę. Niemniej jednak instytucje jak nie musiały, to takiej klauzuli po prostu nie wymagały. I jeszcze odnośnie polityki Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie, to tutaj zachodzi bardzo dobra zmiana, ponieważ właśnie PiS wymusza na instytucjach publicznych, aby wycofywały się z outsourcingu ochrony, na przykład z ochrony wojska, z ochrony kolei, z ochrony lotnisk, z ochrony spółek energetycznych. A jeśli chodzi o szpitale, to no, nieomal nie wycofał PiS tutaj firm zewnętrznych w zakresie usług niemedycznych właśnie ze szpitali, bo w tym roku, w ubiegłym roku PiS właśnie wprowadził taką zachętę dla szpitali, które sprzątają same, to właśnie tutaj były zwolnione z pewnych obciążeń podatkowych. Ale to nie był zbyt zdecydowany krok. Instytucje jednak nie zostały przekonane tym zachętą, to żadnej rewolucji ta zmiana nie przyniosła. Ale no, to jest pole do działania dla partii lewicowych, dla związków zawodowych, no ale było ryzyko, że również ten postulat ściągnie, prawda, z przed nosa tutaj lewicowym ruchom Prawo i Sprawiedliwość, ale pole do działania tutaj ciągle jest. Drugi raport ośrodka LaSalle, który ukazał się w październiku, został poświęcony wyłącznie szpitalom. Badanie dotyczyło usług prania, sprzątania i wyżywienia. I tutaj z kolei to badanie pokazało, że usługi właśnie niemedyczne, te grupy, o których wspomniałam, one padały ofiarą właśnie tej taniego państwa wcześniej, to no, nie było tak nazwane, już po 1999 roku. Wówczas na szeroką skalę właśnie zaczęły szpitale zwiedzać się te usługi na zewnątrz i największa intensywność tych procesów zachodziła w latach 1999-2003-2004. Więc później taka długa fala outsourcingu miała miejsce po 2009 roku, w związku z wejściem w życie tej ustawy o finansach publicznych, o której powiedziałam. I tutaj z czym było związane to, że szpitale publiczne w 1999 roku właśnie rezygnowały z tej własnej obsługi? To wiązało się z reformą administracyjną, wynikało to z tego, że szpitale przeszły pod funkcje organów założycielskich, przejęła z siebie samorząd województwa. Czyli dotychczas to było finansowane z budżetu, a tutaj odpowiedzialnym organem stał się właśnie samorząd województwa, który no, nie był w stanie sprostać postawionym przed tym zadaniom i wymuszał na szpitalach, żeby ograniczały zatrudnienie. Bardzo pomocnym instrumentem ograniczania liczby pracowników stał się outsourcing, ponieważ to firmy proponowały, że to, co na przykład robią 4 osoby na piętrze, prawda, sprzątają 4 osoby, że oni to zrobią siłami 2 osób. I teraz w każdym szpitalu, w którym byłam, 20 lat temu czy 20 lat temu na każdym piętrze, to piętro sprzątały 100% więcej pracowników. Czyli były 4 osoby, zostały 2. Były 3 osoby, teraz jest osoba jedna. Na dodatek przecież większość, tutaj też te badania pokazały, że większość pracowników salowych to są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Czyli okazuje się, że mniej osób na dodatek chory sprząta takie obszary, które kiedyś sprzątało osób więcej i zdrowych. Po 1999 roku aspekty praw pacjenta i tutaj troska o pacjenta cieszyła się większym zainteresowaniem instytucji kontrolnych państwa niż prawa pracownicze. Państwo, tutaj Najwyższa Izba Kontrola podjęła dwie kontrole stosowania outsourcingu usług niemedycznych, inspekcja handlowa również
były bardzo głośne raporty, również podjęła kontrolę, niestety Państwowa Inspekcja Pracy nie przeprowadziła takiej dużej kontroli, która by objęła większą liczbę jednostek niż jedna. Mogłoby to być, prawda, również grupa kilkudziesięciu szpitali. Niemniej jednak żadna, nie było takiej kontroli, która by skutkowała takim opracowaniem. Niemniej jednak pojedyncze kontrole, takie małe kontrole były podejmowane na wniosek pracowników. I ja teraz podam przykład z jednej takiej kontroli, bo w szpitalu, które zbadałam, to właśnie w jednym szpitalu na 22 szpitale, w którym firmy zewnętrzne są, taka kontrola została przeprowadzona i powiem o ustaleniach, o tym, jakimi skutkowała nakazami, a także wystąpieniami. Dobrze, tutaj co istotnego z punktu widzenia pacjenta wykazały kontrole NIK-u? No na przykład to, że NIK objął kontrolą zarówno firmy zewnętrzne, zarówno szpitale, które zatrudniają bezpośrednio, jak i korzystające z usług zewnętrznych. Odpowiednie kwalifikacje personelu sprzątającego posiadało 735 ankietowanych szpitali, 79%. Z tego zatrudniające pracowników bezpośrednio 82 szpitale z 85, czyli aż 97%, i jedynie 18 a 38 szpitali, które zwracają usługi, czyli to jest 47%. W co drugim szpitalu, który zleca usługi na zewnątrz, kompetencje personelu sprzątającego nie są właściwe. Nie można tutaj lekceważyć tego i zacytuję bardzo niechętnie, ale zacytuję tutaj jedną panią, właśnie przewodniczącą Związku Zawodowego Pielęgniarek, która powiedziała, że to są usługi bardzo proste i skomplikowane, że wystarczy dać małpie banana i również posprząta. Tak, to cytat, więc to są usługi, które wymagają, sprzątanie szpitali jest procesem specyficznym. Nie można go porównywać do sprzątania mieszkań, powierzchni biurowych, zakładów przemysłowych, urzędów, do sprzątania przewodnicząca tego zawodowego pielęgniarek, którego ze szpitali. Więc nie, sprzątanie szpitali jest naprawdę procesem specyficznym, dążącym do przeciwdziałania rozpowszechnianiu się prawda, chorób, więc nie można właśnie tych wyników przechodzić do porządku dziennego na temat tego, że właśnie ci ludzie nie są odpowiednio przeszkoleni w zakresie tego, jak sprzątać. Co jeszcze istotnego wykazały kontrole? Tutaj inspekcji handlowej. Bardzo często spotykanym problemem był stan sanitarny pomieszczeń do przechowywania żywności. I przykład, brudne zamrażarki z zamrożonymi resztkami żywności, w tym mięsa, zamrażarek przechowywano właśnie w stanie zamrożonym z otwartym wodą na śmieci, że skrawki, wędlin, mięsa o łącznej masie 7 kg, to jest przykład innego szpitala, i żadnych oznaczeń nie posiadały te towary. No brudne podłogi, brudne lodówki, brudne urządzenia, to było coś po prostu bardzo często spotykane w firmach zewnętrznych. I tutaj właśnie też jest jeden raport kontroli inspekcji handlowej. Zdjęcie bardzo nieprzystające, prawda, do tego posiłku, do tego, co ustalono w tym raporcie. No bo na uwagę zasługuje stwierdzenie istotnych niedowag dań przeznaczonych dla pacjentów szpitali. Często stosowano tańsze zamienniki, substytuty tych składników, które powinny wystąpić. Na przykład deklarowano w oznakowaniu dla szpitali masło. Zgodnie z prawem masło zawiera minimum 80% tłuszczu mlecznego i nie zawiera tłuszczu roślinnego. A kontrola wykazała, kontrola inspekcji handlowej, że przygotowano do wydania porcje zawierające 62% tłuszczu roślinnego, gdzie nie powinno być w ogóle, 1% tłuszczu mlecznego, bo właśnie powiedziałam, powinno być 80%. Chcę powiedzieć, że Państwowy Instytut Żywności i Żywienia wydał publikację, w której stwierdza,
że coś, co jest tak intuicyjne i na rozsądek, prawda, każdy to wie, że niedożywienie, złe odżywianie prowadzi do przedłużania procesu hospitalizacji, do wydłużania pobytu w szpitalach. I z tych badań Instytutu wynikało, że nawet o 75% to tak wzrosły koszty związane z leczeniem takiej osoby, wynikają właśnie z niedożywienia, z tego odżywiania. Więc przekonanie instytucji i szpitali co do tego, że dokonują oszczędność, stosując outsourcing, jest po prostu złudzeniem. Ponieważ no, właśnie później w dłuższej perspektywie to niedożywienie pacjentów wiąże się z tym, z dłuższym pobytem i właśnie ze wzrostem kosztów leczenia. Dobrze. Zbadałam 32 szpitale publiczne, w 22 była firma zewnętrzna i w ciągu... Z jakich regionów? Tak, z całej Polski i po 2 szpitale z każdego województwa. Tak, to były szpitale wojewódzkie. Jakie szpitale w Wielkopolsce były? Konkretną nazwę podam po zajęciach. Poznajmy. Tak, kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w ciągu ostatnich 2 lat została przeprowadzona tylko w szpitalu w Bełchatowie. Nastąpiło to na wniosek Związku Zawodowego Jedność Pracownicza i na 22 szpitale publiczne, na 22 firmy, też związek zawodowy działa tylko właśnie w jednej firmie. I kontrola przeprowadzona na prośbę tego związku skutkowała 2 nakazami składającymi się z 25 punktów, 3 wystąpieniami, z 11 punktów się składającymi. Ja zaraz poproszę związkowców, a zwłaszcza zwłaszcza Zbigniewa, aby skomentował, czy to jest jakoś, prawda, może, czy masz jakieś porównanie do takich kontroli, które przeprowadzałeś, o których wiesz, czy to jest dużo, mało i czego dotyczyły głównie nakazy i wystąpienia złego stanu technicznego pomieszczeń socjalnych, na przykład niewydolnych wentylacji, braku szafek i jedno wystąpienie dotyczyło tutaj właśnie zdjęcie, to nie jest akurat tego szpitala, ale ten stan właśnie techniczny pomieszczeń socjalnych, to tutaj tak właśnie czyli wbiegająca do właśnie pomieszczenia, to jest bardzo fatalny, ale to też było przyczyną, dlaczego instytucja zdecydowała się na outsourcing. To nie chodziło tylko o koszty pracy, ale również o to, że jak outsourcujemy coś, no to na przykład właśnie takie koszty pomieszczenia, ta odpowiada firma i na to też szpitale twierdziły, że raczej nie stać, że to tym powinny zajmować się firmy zewnętrzne. A jedno wystąpienie? Ja chciałem się tylko dopytać, czy ten związek zawodowy, on działał w szpitalu, czy w tej firmie? W tej firmie zewnętrznej. I ta firma realizowała wszystkie te usługi niemedyczne, czy tylko jakieś... Utrzymania czystości. Wystąpienie. W jednym wystąpieniu wnioskowano o to, aby 17 pracownicom sprzątającym przekształcić umowy cywilnoprawne w umowy o pracę. 17 pracownic złożyło następnie oświadczenie, że chcą pracować na podstawie umów cywilnoprawnych, a nie umów o pracę, oczywiście pod naciskiem firmy. I zakończyło się to tym, że żadnych kroków dalszych inspekcja pracy nie podejmowała. I proszę właśnie Zbigniewa i każdą osobę, która chce skomentować, czy znaczy właśnie czy ta liczba, czy możesz właśnie powiedzieć, czy jest jakiś faktor, czy... A możesz cofnąć na to wystąpienie jeszcze? To jest taki niuans, który może mało osób zauważy poza mną, bo tutaj trochę, że tak powiem, dziwię się, że akurat ten egzemplarz dostaliście, bo to rozumiem, że informacja publiczna jest. Tu jest taki symbol, T100 na początku, widzicie, nad jedynką. Co ono oznacza? Oznacza to, że jest to tak zwany temat profilaktyczny numer 100. Cokolwiek by to znaczyło, jest to temat, który dotyczy zatrudnienia cywilnoprawnego w ramach
ramach warunków, które są określone w artykule 22 paragraf 1 kodeksu pracy, czyli zatrudnieniu pracowniczym. Na każdy okręgowy inspektorat pracy w Polsce nałożona jest określona ilość takich kontroli z tematu testów, które muszą być przeprowadzone i oczywiście najlepiej, jeżeli one kończą się jakimś wynikiem konkretnym. Dlatego tutaj ja nie wiem, co prawda, bo nie widziałem ustaleń z protokołu z kontroli, żeby powiedzieć, jak to było. Kontrola była dosyć długa, bo wiesz, że od 25 kwietnia trwała do 14 czerwca, więc no to prawie dwa miesiące, dobrze mówię. Trudno powiedzieć, co w tym czasie ktoś zrobił, czy przeprowadził rozmowy z tymi pracownikami, czy przesłuchał ich w charakterze świadków, bo generalnie, żeby ustalić, czy te warunki odpowiadają warunkom kodeksowym, należałoby nie tylko przeanalizować treść umowy, która zazwyczaj jest szablonowa, ale także przesłuchać przynajmniej tych 17 osób. Masz pojęcie, czy coś takiego tam było zrobione w trakcie tej kontroli? Po tym, jak już były te oświadczenia? Nie, wcześniej, w trakcie kontroli, przed wydaniem tego wystąpienia. To jest dobre pytanie. No, jeżeli to było ustalone w oparciu o jakieś, powiedzmy, przesłuchanie, tak? I te osoby potwierdziły, że w takich warunkach pracują i koleżanki również, no to jak najbardziej jest to zasadne, ale patrząc na skalę, ja nie wierzę, żeby inspektor w ciągu tych wymienionych kilku dni kontroli był w stanie przesłuchać 17 osób. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że no cóż, no tu tak naprawdę liczy się w dużej mierze to, o czym mówiłem z niektórymi osobami rozmawiając w cztery oczy, że wynik statystyczny, tak? Teraz tu jest wykazane przy tym temacie 100, że zbadano ileś tam przypadków, z czego w 17 przypadkach stwierdzono, że te osoby mogły pracować na podstawie umowy o pracę. Wystąpienie jest takim bardzo bezpiecznym środkiem prawnym, który stosuje inspektor, dlatego że ono nie podlega żadnej egzekucji administracyjnej. Jest takim tak naprawdę, powiedzmy, wskazaniem na nieprawidłowości, które zdaniem inspektora zachodzą w pracodawcy i można powiedzieć nawet pewną prośbą o to, żeby dokonać zmiany i uregulować ten stan prawny. Oczywiście, jeżeli pracodawca napisze, że nie, bo uważa, że jest inaczej, to my już z tym tematem nic nie robimy. Tutaj naturalne byłoby wystąpienie do sądu pracy z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy, ale skoro tych 17 osób złożyło pisemne oświadczenia, że jak najbardziej one są zainteresowane i im się to podoba, to oczywiście nikt tego tematu nie ruszył. Z prostego powodu, dlatego że taki pozór zostałby najprawdopodobniej oddalony na dzień dobry przez sąd. Orzecznictwo Sądu Najwyższego jest niestety brutalne. Mówi o tym, że każdą pracę można wykonywać właściwie zarówno na podstawie umów cywilnoprawnych i umowy o pracę, a jeżeli nie ma twardych dowodów, to na dobrą sprawę decyduje tylko i wyłącznie wola stron w tym zakresie. Oczywiście, tak jak powiedziałem, moim zdaniem, patrząc na taką, tak zrobiąc wstępną jasność do tego, problemem jest to, że ktoś najprawdopodobniej właśnie chociażby nie przesłuchał tych 17 osób, nie zebrał twardych dowodów, które by dały mu możliwość wystąpienia z tym powództwem. Ale to jest niestety patologia instytucji. Mam nadzieję, że to, co tutaj mówimy, nie wychodzi poza to pomieszczenie. Jest to patologia instytucji, która bardzo duże obciążenie, tak jak w przypadku, nie wiem, policjantów, strażników granicznych, nakłada na statystykę naszej pracy. Czyli tak naprawdę ten ktoś, robiąc tą kontrolę, wykazując tych 17 przypadków, odbębnił swoje, zrobił kolejną sztukę, odnotował ją i chodzi o to, żeby ten słupek wychodził mu na zielono. Czyli na przykład, jeżeli ma zaplanowanych w miesiącu 9 kontroli, to żeby zrobił rzeczywiście 9, a nie 8, bo straci przez to na przykład 20% nagrody kwartalnej, jeżeli tego nie zrobi. Więc ja tak to widzę. No niestety, jeszcze tak ogólnie mówiąc o praktyce tych kontroli, które mają na celu zbadanie zasadności stosowania umów cywilnoprawnych, to tutaj tak naprawdę efektywność tego jest bardzo mierna, dlatego że to, o czym pierwszego dnia tutaj naszej szkoły mówiliśmy, czyli tego, że fajnie byłoby, gdybyśmy popierali taki postulat, żeby można było środkami administracyjnymi przekształcać te umowy. Postulat sam w sobie bardzo słuszny i zasadny, ale on no, póki co nie znalazł żadnego odzwierciedlenia, mimo że w poprzedniej kadencji sejmowej jeszcze pan poseł Śniadek z Solidarności sam taki wniosek legislacyjny złożył. No tylko mimo tego, że w tej chwili jest jakby w koalicji rządzącej, no nic to nie dało, bo jakby nagle wszyscy nabrali wody w usta i myślę, że temat został zamknięty, żeby po prostu nie strzelać sobie w kolano, bo wiadomo, że zatrudnienie cywilnoprawne jest również z drugą stroną medalu świetnym środkiem na wyprowadzanie pieniędzy publicznych dla kolegów, którym się zleca wykonanie różnych dziwnych prac, prawda, na przykład w ministerstwach. Co więcej, ja jestem przekonany, bo były takie czasy w latach, powiedzmy, 2015-2014, gdzie na przykład w całym Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie, obejmującym całe województwo mazowieckie, taki pozew był albo jeden, albo nie było go w ogóle w ciągu roku kalendarzowego. W tej chwili, z tego co wiem, to kształtuje się to na poziomie 2-3 powództw rocznie.
Wiemy, jaka jest skala zatrudnienia cywilnoprawnego, więc to jest w ogóle śmiech na salę, tak, jeżeli chodzi o ilość tych zdarzeń. I raczej są to inspektorzy desperaci, którzy to robią. Dlatego, że wytaczając takie powództwo, wiążemy się tym, że musimy po pierwsze z tymi ludźmi się kontaktować, przygotowywać pisma procesowe, chodzić do sądu, sprzeczać się na sali z profesjonalnym pełnomocnikiem procesowym, który zazwyczaj jest od nas lepiej przygotowany, jest lepszym prawnikiem, chociażby w kwestii procedury sądowej. Więc tak naprawdę w tym czasie, w którym wykonujemy, to nie możemy przeprowadzać normalnej kontroli, czy ubrać te skutki, na podstawie której wypłaca nam się później chociażby owe nagrody. Tak? A przynajmniej nie szykanuje nas się za to, że nie wyrabiamy planu dla naszego pracodawcy. Na dobrą sprawę tyle. Dziękuję. Dobra, to już przechodzę do raportu, na którym pracowałam przez miniony rok. Świetnie. Skala stosowania skupię się na usługach utrzymania czystości. W badaniu wydałam 32 szpitale publiczne, wspomniałam o dwa w każdym województwie. I 12 szpitali stosuje, sam ten podział jest bardzo interesujący. 12 szpitali stosuje outsourcing w odniesieniu do wszystkich powierzchni. 10 szpitali sprząta za pomocą własnej obsługi. A 10 instytucji stosuje formę mieszaną. To znaczy, część usług zleca firmom zewnętrznym, a część usług pozostawia własnym pracownikom. Jakie to są powierzchnie, o tym za chwilę. Z tych 10 instytucji, które sprzątają za pomocą własnych pracowników, 6 miało doświadczenia z outsourcingiem. I tutaj co ciekawe, właśnie mamy do czynienia z procesem szpitala publicznego wycofywania właśnie rezygnowania z firm zewnętrznych. 5 z tych szpitali zrezygnowało z firm zewnętrznych w 2017 roku po wejściu w życie ustawy o stawce minimalnej, ponieważ ceny usług wzrosły o 100%, więc świadczenie tych usług za pomocą własnej obsługi nie za dobrej, czy na zleceniach właśnie w firmach zewnętrznych, no nie różniłoby się w zasadzie niczym, więc instytucja uznała, że lepiej mieć własny personel. A jeden szpital już bardzo szybko zrezygnował, po miesiącu, w 2001 roku, jak zrezygnował z własnej obsługi, a po miesiącu już wrócił właśnie do tradycyjnego zarządzania. I tutaj właśnie ten system mieszany. Szpitale nie decydują, 10 szpitali nie zdecydowało się na to, aby wprowadzić firmy zewnętrzne na obszary zajmowane przez dyrektorów i kadry administracyjne i w odniesieniu do powierzchni, na których panują szczególne wymagania pod względem higieny. I tutaj podobne ustalenia były... Słucham? To jest... Dyrektor szpitala. Ciekawostka. Ciekawostka, właśnie w Leśnej Górze został przeprowadzony outsourcing, ale tam jest wszystko idealnie. Ale tam jest też taka idealna sytuacja, że no, ta pani, która sprzątała, założyła firmę, ale jest bardzo lubiana, w ogóle to ona takie kariery zrobiła, prawda, że ta milionera, prawda, pani sprzątająca została właścicielką firmy. Ale akurat my tutaj... Kasia, jak traktuje teraz swoich pracowników? Właśnie ta jej pracownica jest jej pracownicą. A związku z tym nie ma związku z zawodowym. Na dobre nie ma związku z zawodowym. Ale właśnie, no ten podział, to jest w ogóle bardzo duży argument w dyskusjach na temat tego, czy stosować outsourcing, czy nie stosować outsourcingu, skoro pan z działu zamówień publicznych, którzy przeprowadzają outsourcing, tak, sami nie chcą mieć
firmy zewnętrznej w własnych gabinetach. Tam dyrektorzy nie chcą mieć właśnie firmy zewnętrznej i właśnie te obszary wydzielają, pozostawiają na nich swoich pracowników. To świadczy to o tym, że nie są przekonani tak co do tego, że te usługi są najlepszej jakości. I to podobne ustalenie było w pierwszym raporcie. Tam okazało się, że w gabinetach wojewodów, marszałków, rektorów, prezesów sądów outsourcing nie został przeprowadzony, a na pozostałych obszarach prowadzono firmy zewnętrzne. Czyli tutaj niezależnie od siebie, bo tutaj te 10 szpitali to jest na przykład szpital w Szczecinie, w Łodzi, więc oni wszyscy niezależnie od siebie mają taką obawę, intuicję, że ten outsourcing nie jest słusznym rozwiązaniem. Klauzula pracownicza to za mało. W tych 12 szpitalach, które... 12, tak, 10 szpitalach, które już sprzątają za pomocą własnej obsługi, ale również w firmach zewnętrznych. Pani, żadna z pań sprzątających ponad setką rozmawiałam, żadna nie zarabia więcej niż 1500 zł na rękę. Mimo to, że w 2016 roku weszła już w życie ustawa o klauzuli pracowniczej, czyli już te panie coraz częściej w tych firmach zewnętrznych mają umowy o pracę, to jest za mało. To są umowy o pracę na czas określony, na czas trwania przetargu. Na jakie okresy są podpisywane przetargi? Rok, dwa lata? Tak standardowo. Więc one żyją w takiej stałej niepewności tego, co po tym okresie. I na przykład spotkałam panie w szpitalu w Elblągu, które na przykład właśnie przetarg został rozstrzygnięty już w grudniu, czyli miała wejść od tego nowa firma, a one miały mieć rozmowę z tą nową firmą dopiero w styczniu, czy ona je przejmie, czy muszą szukać nowej pracy. Więc no, święta tych pań nie były zbyt radosne, mówiły wręcz, że ograniczają, prawda, zakupy na prezenty, na jakieś potrawy, no wszystko po prostu nie są pewne, czy w styczniu, lutym będą miały zatrudnienie. A więc outsourcing wiąże się właśnie z taką stałą niepewnością tego, co po zakończeniu tego przetargu. No i właśnie panie sprzątające należą do grupy biednych pracujących. 1500 zł na rękę, po odjęciu jeszcze kosztu dojazdu, bo każda albo porusza się, prawda, w tym mieście, albo dojeżdża z innej wioski. W skrajnym przypadku płaciła nawet 400 zł z wioski, przesiadając jeszcze tam dwa razy. I czyli to są zarobki rzędu, prawda, 1100 zł, 300-400 po odjęciu tych kosztów dojazdu. Więc to jest grupa, która pracuje fizycznie, wykonuje prace bardzo odpowiedzialne. No i właśnie ledwo wiąże koniec z końcem. Tutaj jest zdjęcie, właśnie nie chciałabym też tak idealizować szpitali, które mają własną obsługę, jak się trzymają czystości, to jest akurat kuchnia, ponieważ tam też sytuacja nie jest, prawda, idealna, to znaczy pewnie ten profil posiłki w szpitalach. Tam są zarówno zdjęcia ze szpitali, które mają własną, prawda, kuchnię, jak i zasające na zewnątrz. No to jest akurat właśnie kuchnia ze szpitala, który ma własny personel. To są szklanki i właśnie miski, które zakupiła ta pani, bo szpital po prostu na to nie stać, nie może się doprosić, prawda, a na nim spływa cała taka frustracja związana z tym, że ludzie sobie muszą przynosić szklanki i miski, więc no, problem leży w tym, leży w finansowaniu, prawda, tutaj usług pomocniczych, nie medycznych. Dobrze, to na razie tyle i zapraszam do dyskusji. Jakiś komentarz? Przepraszam, ja dobrze zrozumiałem, pani z własnej pensji zakupiła kubki i miski. 1500 zł. Żeby nie spotykać się z niechęcią pacjentów, którzy ją winą za sytuację
w szpitalu, że muszą przynosić własne kubki. Dokładnie tak. To jest pani prawkumarka, no, która właśnie normalnie nie spływa, prawda, to całe duże powolenie, więc wzięła na swoje barki, prawda, w szkołach jest taka akcja ZNP teraz, żeby zbierać rachunki, bo nauczyciele kupują pomocy, których nie ma. To nie jest ta zasada, ale pokazuje, że osoby, które najmniej zarabiają, na nauczyciele mało zarabiają w Polsce, jeszcze dokładają. I chyba Wasia Kupka zebrała rachunki z tego roku i już 40 zł wydała na pomocy przez cały rok szkolny. Tak jak tutaj te osoby wydają na pomocy. Na szklanki, na miski. Także. No ale to jest właśnie też pokazuje problem publicznym instytucji z no i właśnie nie wspomnę o paniach, które bardzo świetnie gospodarują tymi oszczędnymi środkami, które dostają od firm zewnętrznych, bo pacjenci mogą również się frustrować. Nie macie, znaczy tak społeczeństwo nie ma pojęcia, jak te panie są przedsiębiorcze zapobiegliwe, jak gospodarują właśnie tymi bardzo oszczędnymi środkami, papierem, mydłem, jak muszą myśleć po prostu o tym, że te środki, które właściwie starczają powiedzmy na pół miesiąca, prawda, jak zrobić tak, żeby tam, gdzie najbardziej potrzeba, prawda, jakieś sale operacyjne, te piętra, prawda, gdzie leżą pacjenci, jak zrobić tak, żeby tam te środki były, to są przecież piętra, prawda, dla gości, dla jakichś takich patery, tam no, takim osobom odwiedzającym jest tak niezbędne, prawda, jak większe pacjentów. Więc one są, kobiety są bardzo, bardzo dbają o to, prawda, żeby te oszczędne środki były tam, gdzie potrzeba. Słuchajcie, to jest. Nie wiem, czy powiedz pierwszy, ale to może ja tylko dwa zdania, bo to jest bardzo częsta praktyka też w urzędach, że ludzie mało zarabiają. Na przykład w ZUS-ie, o którym rozmawialiśmy, było przez pewien okres czasu tak, że rzeczywiście tych rzeczy, długopisów, papieru było dużo i każdy brał, no ile tego potrzebował. W pewnym momencie uznali, że to jest niegospodarność i zaczęto wydzielać. I w pewnym momencie ludzie zaczęli przynosić swoje prywatne, też zarabiali, no czy więcej niż te panie, tak, ale zaczęli przynosić swoje prywatne długopisy, papier z domu, tak, bo trzeba ten izma zrobić. To jest taka praktyka obecnie, no co? Nie, bo tak to wygląda, że jeżeli ktoś bardzo mało zarabia, jest bardzo gospodarną osobą, to im więcej zarabiasz, to pieniądze wydajesz w ten sposób. Ja nie mogę powiedzieć, że w tej instytucji zarabia się bardzo mało, tak, bo myślę, że jest jakiś tam przeciętny pułap. Jak na administrację publiczną można by powiedzieć, że to całkiem nieźle. Natomiast jest jedno ale. Myślicie na przykład, że inspektor pracy posiada kodeks pracy, który dał mu pracodawca? W żadnym wypadku. Wszyscy chodzą tak naprawdę, no ale nie wszędzie masz dostęp do internetu na kontroli, nie? A na przykład wydając na budowie środków prawnych, musisz mieć podstawę. Te papiery to są wszystko kurcze rzeczy, które są kupione za nasze pieniądze, nie? Ja już nie mówię nawet o kwestii tego, że ktoś wyda parę złotych na to, ale jaki to jest wstyd dla instytucji po prostu, tak sam w sobie, nie? Że inspektor chodzi z dodatkiem do gazety prawnej. Ale oczywiście, tak. Ja powiem jedną jeszcze ciekawostkę. Telefony służbowe dla inspektorów pracy w okręgu warszawskim w formie telefonów komórkowych pojawiły się dopiero po naszej akcji w 2014 roku. Wcześniej nie było takiej opcji. Ale to jest przede wszystkim najlepsze, bo wiadomo, że tego od służby zdrowia, ale na dobrą sprawę załoga wcale nie była tym zachwycona, bo stwierdziła, że ktoś będzie nagle im czas pracy nadzorował. Ja wtedy powiedziałem jedną rzecz, że dla mnie jest to zabawne, że tak, dzielnicowy ma telefon komórkowy, przedstawiciel handlowy, a inspektor pracy nie ma, tak? No i chyba to trafiło dopiero do szefostwa i te telefony się pojawiły. One są istotne chociażby ze względu na bezpieczeństwo. Tak, ja nigdy nie wiem, czy mi ktoś gdzieś nie zamknie i psem nie poszczuje, tak? Jak przyjdę do niego na kontrolę. Więc parę miesięcy, znaczy parę lat temu, ale to dalej jest dosyć modne. Widzamy na Facebooka zdjęć swoich posiłków w szpitalu, tak? Bardzo, bardzo ciekawe jest to, że nie idzie za taką świadomość, z czego wynika. Takie ogólne pożalenie się, jaka ta służba zdrowia publiczna jest fatalna, nie idzie za tym jakaś zwiększenie się świadomości, że to właśnie będzie
kilka od serwisingu. Natomiast być może właśnie to jest jakieś pole do tego, żeby tą świadomość wyważyć, żeby faktycznie prowadzić, nie wiem, medialną akcję na temat tego, jak bardzo są to szkodliwe zjawiska, które dotykają również nas jako pacjentki i pacjentów. Oczywiście, że dotykają. Przecież jeśli też pani dostaje jeden MOP, tak? Jeden MOP ma już stałą, tutaj chodzi o to, co zostaje, prawda, nałożone tutaj na tego MOPa. Jeśli pani dostaje jeden taki MOP na 3 sale, a powinno być wymagań tutaj jedna sala, jeden MOP, a nawet jeśli jest potrzeba, ponieważ należy zmienić, prawda, nawet w jednej sali stosować takie dwa MOPy, no to średnio w takich firmach zewnętrznych dostaje pani po jednym MOPie na 3 sale. Czyli to jest, to akurat uderza, prawda, w pacjentów, ponieważ po każdej sali, prawda, one powinny zmienić tego MOPa. Znaczy powinny zastosować w ogóle nowego. Spotkałam tylko jednego mężczyznę na temat swoich pracowników, więc to są kobiety też w większości właśnie, tak jak wspomniałam, z orzeczeniem niepełnosprawności w większości i w wieku 50+. Duża część też już posiada jaka właśnie emeryturę, z której nie jest w stanie się mu utrzymać. Bo po prostu żadna młoda kobieta, chyba że jest to Ukrainka, nie chce pracować za takie stawki. Więc to jest informacja dla Państwa w zakresie tej polityki rodzinnej, że stosowanie outsourcingu jest wbrew tej polityce. Powiedzmy, rozmawiałeś z przedstawicielami związków zawodowych, tak? Też. I, tak. I z różnymi pewnie też grupami zawodowymi, nie tylko z tymi, które są związane z sercem sprzątającym. Jak to wygląda ogólnie? Czy jest fakt, że istnieje jakaś solidarność między tym personelem, powiedzmy, niższego szczebla, tak? Czyli salowymi, sanitariuszami i tak dalej, w walce o jakieś swoje przywileje, prawa, czy w ogóle jakąkolwiek godziwe wynagrodzenie? Czy często jest tak, bo gdzieś mówię o tych organizacjach, które mamy u siebie, słyszę, że często są to sprzeczne interesy ze sobą i na przykład, nie wiem, salowy rywalizują z sanitariuszami i tak dalej, dochodzi do jakiegoś chaosu i tak naprawdę nie prowadzi żadnych takich działań względem pracodawcy, żeby skutecznie coś tam dla tych ludzi wywalczyć. Solidarność między samymi pracownicami zaobserwowałam, o ile związek zawodowy jest tylko w jednej firmie zewnętrznej na 22 firmy, to panie właśnie poszukują to dla związkowych form samoorganizacji i właśnie też niezależnie od siebie w różnych pięciu firmach pani organizowała zbiórki pieniędzy na prawnika. Nigdy w ogóle nie brał pod uwagę założenia związku zawodowego, ale właśnie ciekawe, że jest w paru przypadkach właśnie taka wola do tego, żeby właśnie mieć jakąś reprezentację, żeby właśnie jakiś profesjonalista tutaj właśnie reprezentował ich interesy, ale niestety to się w każdym przypadku zakończyło niepodwodzeniem, to znaczy na dłuższą metę nie skutkowało to stworzeniem żadnej organizacji, prawda? To była jednorazowa w każdym przypadku zbiórka. W jednym przypadku wręcz pani została po prostu oszukana, bo każda musiała zapłacić 400 zł za jakąś poradę prawną, każda pojedynczo pani, to przecież składki związkowe, prawda, składki zawodowe nie wynoszą miesięcznie 20 zł, prawda, i jest więc tak, solidarność widziałam, że jest wśród tych pani jest wola do tego, w jakiś sposób, prawda, że powstało coś, co będzie reprezentować ich interesy. Solidarność z innymi grupami. Właśnie jeden z najbardziej przykrych ustaleń było to, że właśnie ta solidarność między nimi a pielęgniarkami, ten cytat, tak, zresztą to nie jest jakiś, to może to jest realne, ale właśnie więź między pielęgniarkami a salowymi uległa zerwaniu, znaczy nie tylko przez outsourcing, ale ona od początku właśnie transformacji systemu zdrowia postępuje, ale outsourcing powoduje to, że pani zewnętrzne, pani salowe, które dawno już pracowały na oddziale, one podlegały bezpośrednio pod pielęgniarkę, czyli pielęgniarka ustawiła
grafik, nadzorowała jej pracę, powierzała jej zakres obowiązków. Ona rozumiała jej, prawda, potrzeby jakieś związane, prawda, z grafikiem. A outsourcing spowodował to, że pani przeszły za grafik i za jej pracę odpowiada jakaś pani z firmy zewnętrznej. Więc już samo to, prawda, to się po zerwaniu dla więźnicy z celowymi pielęgniarkami. Chociaż tutaj w szpitalach też nie jest idealnie, ponieważ w tych szpitalach, które nie zdecydowały się na outsourcing, których jest własna usługa, ta więź też została zerwana, ponieważ pracownicę przekazano dział higieny sanitarnej do szpitala. Czyli też zerwano właśnie tutaj taką jedność salowych i pielęgniarek. No bo już pielęgniarka to nie jest jeden zespół. Więc to zaszło i tu, niemniej jednak tam jest na przykład w szpitalu się zbuntowano i właśnie pielęgniarki, w sumie w szpitalu pielęgniarki zbuntowały i spowodowały tych, które zatrudniają salowe i pani sprzątające i pani pielęgniarki, doprowadziły do tego, że wróciło to do tego rozwiązania, które było dalej. Czyli uznały, że to jest złe rozwiązanie, że pani są po prostu rozdzielone, prawda, z pielęgniarkami. No niemniej jednak poza tymi dwoma przypadkami, to raczej właśnie tej solidarności nie ma. Raczej pielęgniarki stały się z osób, które rozumieją potrzeby tych salowych, prawda, na przykład przy ustalaniu grafiku, one musiały wysłuchiwały różnych tutaj wniosków tych państw celowych. One stały się bardziej takim teraz taką osobą, która tego kontroluje, tak? I widzi, że coś jest niewłaściwie wykonane i właściwie to zgłasza, prawda? I takie no, zrozumienie już ze strony pielęgniarek, to już sam pani celowe przyznają, że ten zespół to został rozbity. Skutek właśnie skutek tych zmian. No, to powiem jeszcze właśnie o przypadku problemy służby zdrowia. Zaczynało się, rozwiązywanie problemu służby zdrowia zaczynało się od wypychania państw do firm zewnętrznych. Związki zawodowe musiały o tym wiedzieć, bo to były przejścia grupowe, zwolnienia grupowe, więc niejednokrotnie związki zawodowe po prostu godziły się z tym, że panie zostaną przekazane do firm zewnętrznych. Przepraszam Cię, a powiedz mi, a co związki zawodowe w takiej sytuacji mogłyby zrobić? Tak a propos, bo na chwilę obecną ustawa związków zawodowych jest formułowana tak, a nie inaczej. Co w tej sytuacji ma zrobić dane związkowe, gdyż pracodawca, to już formułuje, bo taki ma obowiązek, osoba, która jest uzdrowiona, że tak powiem, czyli pracodawca Ci dozwoni, na początku powinien poinformować przewodniczącego związku, dopiero przewodniczący ma na przykład wykonać więcej na tego, że ma poinformowanie pracownika. Powiedz mi, Kasia, co ma w takiej sytuacji zrobić ten przewodniczący związku? Dobrze, no to konkretna sytuacja. Jest taka alternatywa, że albo pogorszymy warunki pracy, taka sytuacja z pielęgniarką, albo wypchniemy panie salowe do firm zewnętrznych. No i zdecydowano się na to, prawda, żeby wypchnąć panie do firm zewnętrznych. No ale to, czy to jest do mnie pytanie, no to już pytam związkowców, tak? Czy, nie tak, ale to jest związkowca, tylko że ja się tam też nie wiem, mogę zapytać, co ja mogę zrobić jako przewodniczący. Dlatego, że tych sytuacji jest mnogo. To nie jest tylko sytuacja w szpitalach, tak samo w kolei i wszędzie zresztą są firmy zewnętrzne zatrudniane, dla których pracodawca ma wtedy wygodniej. Jakby nie było z każdej strony, to patrzą. Pracodawca jest wygodniej. Zbigniew, przecież tutaj dostałam kontakt do twojego związkowca znajomego, który bardzo skutecznie. Nie, no, mamy taką organizację jedną w Lublinie, tak? Mi się udało wybronić przed outsourcingiem, to znaczy obronił, ale tamta załoga była zorganizowana, to znaczy, że pracownicy na niższego szczebla, salowej i tak dalej, był w związku zawodowym, więc wiadomo, jednak mimo wszystko formalnie jakiegoś protestu, nacisku i tak dalej udało się obronić i zrezygnować z tego outsourcingu. Natomiast ja myślę, że dużym problemem jest to, że ta właśnie najniższa warstwa w ogóle jest nieuzwiązkowiona najczęściej. Bo ja rozumiem, że nawet gdyby przychodziła firma zewnętrzna, a z moich tam doświadczeń, jak i z kontroli jednak,
wynika, że te duże firmy, czyli nie wiem, no mogę nawet chyba na to operować, Kimpel powiedzmy i tak dalej, który świadczy te usługi zewnętrzne bardzo często, on przejmuje po prostu część zakładu pracy razem z pracownikami z automatu na podstawie 23 z jedynką z kodeksu pracy. To się nie orientuje, no to jest taki przepis, który umożliwia po prostu przejęcie części personelu razem z zawarciem umowy, od razu oświadczenie tych usług sprzątających. I tutaj, gdyby związki zawodowe były, to przecież by z automatu stały się stroną dla tego nowego pracodawcy. No tylko rozumiem, że w tych sytuacjach, wiem, że w Skocerze na przykład podobnie było, tak, pod Warszawą, generalnie po prostu nie było związków zawodowych, czyli ta kadra najgorsza, najgorzej zarabiająca, najniższego szczebla nie była w ogóle uzwiązkowiona i to jest problem. Wiadomo, że pielęgniarki mają silną reprezentację, lekarze powiedzmy sobie też, natomiast no, ten personel jest często pomijany przez organizację. Albo ewentualnie też jest bardzo często taka sytuacja, że na przykład te osoby nawet są uzwiązkowione, ale one nigdy nie są w zarządach, one się nie angażują jakby w tą robotę związkową bardziej, więc są jakby tylko dostarczycielami składek, ale szefową tego związku jest na przykład pielęgniarka, tak? Dużo bardziej wykształcona, dużo bardziej jakaś taka powiedzmy zaradna, która z tym pracodawcą wdaje się w tą dyskusję i w polemikę i później jak przychodzi, tak, i jak przychodzi co do czego, to jest później wybór, no jak ma wybrać los pielęgniarek, żeby był lepszy, a los salonów, no to ona zawsze bierze ten los pielęgniarek, tak, czyli jakby swojej grupy, do której jest jej bliżej, ale to samo ja uważam na przykład, ja nie chcę tutaj jakoś Związek Nauczycielstwa Polskiego, tak, to jest oczywiste, w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Powiedziałeś, że związki zawodowe są związkami zawodowymi. Nie, nie, ale to jest ale zobaczcie, na przykład mam sytuację ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Są oczywiście szefami okręgów, szefami oddziałów, są zwykle jednak nauczycielów. Nie pomocy nauczyciela, nie pracownicy administracyjne, które są z tym związkiem zawodowym związane. Co się dzieje? Teraz coraz więcej powstaje organizacji związkowych pracowników administracyjnych, które nie chcą być w Związku Nauczycielstwa Polskiego, czy nie chcą być w Oświatowej Solidarności i tak dalej, bo wiedzą, że dobra, związek się o nie stara, ale nie tak mocno będzie się o nie starał, jak o stricte nauczycieli. I to wydaje mi się, że to jest sedno. Ale ja myślę, że związki zawodowe w Polsce i tak mają naprawdę bardzo ciężką robotę do wykonania przy takim poziomie, powiedzmy na przykład tak jak rozmawialiśmy wczoraj, w jaki sposób się mówi o związkach zawodowych, natomiast tu jest też zadanie po prostu polityczne. Trzeba doprowadzić do sytuacji, w której outsourcing nie będzie możliwy na tym stopniu, jak w tej chwili mamy do czynienia w instytucjach publicznych, zarówno tak jak poprzednia praca, to znaczy poprzedni raport dotyczący zatrudnienia w firmach ochroniarskich, tak? Ale tak samo tutaj w szpitalach i w innych miejscach, tak? Także na kolei, bo to jest wyjście z sytuacji, to jest wyjście dla lewicowej partii, która będzie po prostu ten temat walczyła w Sejmie przy wsparciu związków zawodowych. A od której partii się zaczęły w ogóle pomysły o outsourcing? Tak? Zaczęły. To znaczy tutaj, jeśli chodzi o szpitale, to ten proces, tak jak wspomniałam, był przebiegał w latach tak intensywnie, 1999-2004. To która partia? SLD, KWS. Zresztą to ale tak naprawdę wszystkie partie polityczne są tego. Halo. Jeszcze nie. Ja mogę powiedzieć też na przykładzie mojej instytucji. Mieliśmy trzy sprzątaczki własne, które ogarniały nasz budynek. Przeprowadziliśmy się, rozprzątały to biura wewnętrzne. Mieliśmy własne. W własnym sensie pipowskie, tak? Sprzątaczki na etacie. Okazało się, że ich jest za mało. Nie radziły sobie z dużym budynkiem, który zajęliśmy po zmianie. No i był pomysł od razu, żeby je po prostu spuścić, outsourcować te usługi. A że w każdym razie wchodziliśmy w spór zbiorowy z pracodawcą, to żeśmy wybronili te trzy etaty, tak? Żeśmy postawili go pod murem, przy okazji innych żądań naszych, tak? Wybroniliśmy, ale jak to się skończyło? Finał jest taki, że im dano zupełnie inne zadania, to znaczy nawet w sumie dziewczyna na tym skorzystało. Jedna trafiła do kancelarii, druga w sekretariacie pracuje, tak? Nie muszę usprzątać śmietników, no ale wzięto firmę zewnętrzną. No i co, jaki finał tego? No, miałem okazję powiedzieć tutaj. Finał jest taki, że w końcu się okazało, że te panie zaczęły same do nas na skargę przychodzić, bo 90 czy tam 80 parę procent z nich pracowało na czarno w Państwowej Inspekcji Pracy. Więc... Nie, ale ja mówię, to jest
techniczna, nie zabawa. Ja powiem wam szczerze, że z mojego punktu widzenia, bo naturalnie byłoby to, że ja bym nie zatem przyjął do tego związku. Rozszerzył jego działanie i ich bronić. Ale właśnie, jak ja mam ich bronić, jeżeli tak, ten kontrakt jest leży, właściwie nie mam podstawy nawet, żeby ich nie przyjąć do związku, bo one właściwie to ludzie nie pracują formalnie. Jest to totalna lewizna, a oprócz tego wiadomo, że ta firma prawie czy później wyleci ode mnie, tylko dlatego, że chociażby robi coś takiego. No i właściwie nie ma za bardzo pomysłu, co można z tym fantem zrobić. Tym bardziej, że ja mówię, takie osoby zazwyczaj nie mają specjalnej chęci zrzeszania się. Były to obywatelki Ukrainy w dużej części. No, i właściwie ja nie widzę tutaj pomysłu, jak można było to zrobić. Służbie zdrowia może jest to prostsze, nie wiem, jak tam jest odsetek cudzoziemców pracujących, ale... Nie ma służby zdrowia. Ale jeżeli są związki zawodowe, które obejmują, tak, obejmują też ten personel administracyjny, pomocniczy, no powinny się po prostu losem tych ludzi zająć w jakiś sposób. Ale nie zauważyłeś jeszcze jednej rzeczy, że tak jak te 17 kobiet podpisało to, czy tam gdzieś pod naciskiem, czy nie pod naciskiem. Tak samo, jeżeli dochodzi do outsourcingu i dzisiaj pracujesz w szpitalu, jutro będziesz pracować tam. I teraz tak. Zobacz sobie na rynek pracy, zobacz sobie kobiety, tym bardziej zakres tych kobiet, które pracowały, grunt tam 50+, czy ona na jakiekolwiek wyjście, ona powinna wybrać mniejszy zarobek, ale mieć pracę, niż tą pracę stracić, bo tak to teraz niestety w Polsce wygląda. No, przepraszam najmocniej, nie obrażając nikogo, ale kobieta 50+, jeszcze czy ma jakąkolwiek szansę dostać pracę gdzie indziej? Bo u nas w Polsce no, tak jest problem, bo ja już słyszę nawet u nas na kolei jest to samo. Jak ktoś już 50 lat skończył, to gdzie teraz pracę dostanę? Gdzie teraz pracę dostanę? Jeden z drugim, tylko jedyne co teraz, to gdzie teraz pracę dostanę? I to pewnie, że to jest kobieta, bo wiemy, jak teraz będziemy mieli ciężką pracę. No, ale o to chodzi, że teraz po prostu ludzie się chwytają wszystkiego, ale nie patrzą, gdzie pracował tam czy tam, bo mało jest takich jednostek, które potrafią się postawić. A przewodniczący związków, niestety, wybaczcie, ale jeżeli mi pracownik powie, że jest to, ale ja się nie odezwę, bo się boję, albo coś w stylu, to przepraszam bardzo, co ten przewodniczący związku ma zrobić? No co, jeżeli on ma związane ręce, nikt mu niczego na piśmie nie da, nikt się za nim nie stawi, bo sam się boi. Tak to niestety teraz wygląda, a druga strona medalu, związki zawodowe, to tak jak niestety na tym przyjdu było, no nie mamy super zdania i też z drugiej strony mamy związane ręce, bo nie zawsze możemy coś zrobić. Nie zawsze po prostu możemy coś zrobić. Mamy za mały prawnik, a PIP nam na dodatek nie jest w stanie pomóc, ale najgorsze są sądy. No bo jeżeli, jeżeli słyszymy, że jest coś takiego jak swoboda zawierania umów, a jednocześnie mamy zapis, który jednoznacznie mówi, że umowa o pracę powinna być w konkretnym miejscu, pod kierownictwem, w określonym czasie powinna być umowa o pracę. Ja rozmawiam z inspektorami, pokazuję im jednoznaczną sytuację, oni mówią, ale nie, no bo tu i tak sąd powie, że jest swoboda zawierania umów, tak? Te panie same zadeklarowały, że one chciały taką umowę podpisać, nie ma szans, żeby to było. No z żadnej strony tego nie można zrobić. To musi zrobić grupa ludzi i do tego nawet nie są potrzebne związki zawodowe. Bo jeżeli one by same chciały, to zrobić, to zrobią grupę i pójdą, to są to zgodnie, to bardzo swoje. Kontrakty mogą być teraz czteroletnie, bo to jest ustawa mówi, że kontrakt może być zawarty na dłużej, nie na dłużej niż 4 lata. Więc już nawet to są wyjątki, więc instytucje niechętnie zawierają umowy na okres dłuższy niż okres letni bądź dwuletni, bo to one też mają taki okres budżetowy, prawda? Więc nawet jeśli ustawa pozwoli na zawieranie przetargów na 10 lat, to żadna instytucja na tak długi okres nie zdecyduje się, bo po co, skoro może na pewno zweryfikować. Zresztą instytucje, szpitale i inne instytucje mają wiadomość, że te firmy mogą różnie świadczyć te usługi, więc nie będzie chciała się na tak długi okres porównywać z żadną firmą. Więc nawet jeśli prawo by pozwalało, to tak nie będzie, po prostu nie będą z tego instytucje korzystać. Związki zawodowe są bardzo potrzebne i partie lewicowe też są bardzo potrzebne do tego, żeby dążyć, żeby outsourcing z instytucji publicznych po prostu skasować, tak? Żeby wyeliminować, wyprowadzić firmy zewnętrzne właśnie z instytucji. Jakby mnie ktoś zapytał o zdanie, tak, czy teraz należy właśnie dążyć do uzwiązkowienia, to tam w 21 instytucjach, szpitalach,
do szpitali, a później dążyć do uzwiązkowienia. Ten związek zawodowy, on się strasznie szarpie z tą właśnie z tą firmą. No widzieliście, dwa wystąpienia, trzy nakazy, 40 wniosków, z czego 1/3 może została spełniona, reszta nie. I teraz, prawda, no tutaj ta firma walczy związek walczy z tą firmą o to, PIP jest, prawda, bezsilny się okazał, a nie byłoby żadnego problemu, gdyby te panie były pod tym szpitalem, bo po prostu no, zwyczajnie miały tę umowę o pracę i na czas nieokreślone, więc nie widzę sensu szarpaniu się związków, prawda, zawodowych z tymi firmami. Owszem, można, trzeba dążyć do tego, żeby mieć te wsparcie, żeby właśnie zabiegać o to, żeby w jakiś sposób spotykać, prawda, się z nimi, organizować zadania, zbierać jakieś podpisy, być jakąś petycją, ale no, uważam, że to związkowienie powinno wstąpić później, bo na końcu do szpitali, bo będzie wielka robota też do wykonania w postaci właśnie dążenia do tego, żeby one też nie zarabiały tych 1500 złotych. A mogę się zapytać, a rozmawiałem z dyrekcją jakiegokolwiek ze szpitali? Jaki jest powód outsourcingu, to znaczy przyjmowania zlecania tych działań w firmie zewnętrznej? Z dyrektorami nie, ale z pracownikami, z urzędnikami, którzy odpowiadają za właśnie outsourcing. Ale to też właśnie okazało, że jest wielki problem w instytucjach nad wyznaczeniem też na przykład osoby, która miałaby ze mną na ten temat rozmawiać. Bo okazało się, że właściwie najwłaściwszą osobą, jak prosiłam o wskazanie, to okazał się księgowy, że to księgowy jest taką osobą, którą, tak, decyzyjną. A za jakiś powód konkretny podał, dlaczego tak? Księgowy, czyli księgowy, że na przykład tutaj wskazano tej osobie, poprosiłam w jednej instytucji o to, żeby z panem z zamówień publicznych porozmawiać. Ale on mówi na połowę pytań, tutaj mówi, że on nie może powiedzieć, nie wie, proszę iść do księgowego, i też, prawda, w innych instytucjach rozmawiałam z osobami właśnie z odpowiedzialnymi za finanse już i to są osoby, prawda, księgowi, które podejmują decyzje w tym zakresie. Ale Kasia... To jest motyw finansowy. Instytucje decydowały się, wspomniałam, że po tym 99 roku, prawda, szpitale musiały redukować zatrudnienie, musiały oszczędzać, więc motywów finansowych nie kierowano się tym, żeby polepszyć jakość usług. No, oczywiście nie chciano ich pogarszać, ale nie było tak, że nagle postawiono przed sobą cel radykalnej podwyżki jakości tych usług. Motywem podstawowym, głównym była właśnie taka. No i dlatego PGE, tam jakieś lotniska i tak dalej są w stanie zapłacić i wziąć osoby na etat, a szpital, który jest zadłużony od 20 paru lat, tak, czy 30 lat, nie chce tego zrobić, bo ma inne wydatki. To jest problem. Ja to myślę, że duży problem jest tym też, co powiedziałeś, jeżeli chodzi o ten stosunek właśnie pozostałych związków, bo ja rozumiem, że tam, gdzie jest związek, który jest w stanie zrzeszać tych pracowników, to jest jeszcze okej, bo może wtedy ich zrzeszyć, próbować odwrócić ten proces, poważyć to, żeby wycofać się z outsourcingu albo do niego nie dopuścić. Natomiast jeżeli mamy tylko związek zawodowy, na przykład reprezentujący pielęgniarki i lekarzy, tak, no to w tym momencie on nie jest w ogóle zainteresowany reprezentowaniem tych ludzi. A był taki właśnie przypadek szpitala w Opolu, który właśnie było ryzyko tego, że tam zostanie przeprowadzony outsourcing usług wyżywienia i sprzątania. Pan, który właśnie, część pani z tych pań była w związku zawodowym, w Solidarności, no i właśnie związkowiec sam będąc ratownikiem, prawda, tutaj też było takie ryzyko, że właśnie może dojść do pogorszenia warunków zatrudnienia ratowników, jeśli właśnie pani nie zostaną, nie zostaną stosowane, więc... Sprzeczne interesy, tak, do tej sprawy. Ale w końcu nie doszło do tego. Więc podsumowując właśnie, co mogą robić związki zawodowe, partie polityczne, nieść na sztandarach właśnie ten postulat rezygnacji z instytucji publicznej.